Gość kalejdoskopu. A w naszym studiu Mieczysław Golba, poseł Solidarnej Polski. Witam. Witam serdecznie. Miałem trochę inny plan na tę rozmowę, ale nie mogę na początek nie zapytać. To będzie pan kandydował na tego prezesa PZPN-u, czy nie? Panie redaktorze... No bo dzisiaj prasa już o tym pisze, że pan będzie kandydował, dlatego pytam. Panie redaktorze, rzeczywiście rozważam taką możliwość. Po prostu powiem wprost, że na pewno dużo różnych sygnałów, takich, które mówią z terenu mi, prawda, koledzy, działacze, sportowcy, piłkarze w szczególności tutaj, prawda, że no panie pośle, no pan już, prawda, 3 kadencje prezesem Okręgowego Związku Piłki Nożnej, pan już jest 4. kadencję wiceprezesem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, 3. kadencję w parlamencie, jest pan, prawda, w Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu pan pracuje, no czyli czas najwyższy, widzi pan, jacy kandydaci się zgłosili, że to nie wstyd dla Polski, dla Polaków. Ale no, myślę, że jeśli Kazimierz Greń byłby szefem pana kampanii wyborczej w PZPN-ie, to patrząc na jego wcześniejszą skuteczność, nie jest pan, zdaje się, bez szans, tak? Jest taki plan? Oto prezes Kazimierz Greń na pewno jest bardzo skutecznym w takich działaniach, perfekcyjnie przygotowuje kampanie wyborcze na różnych szczebli, prawda, czy samorządowych, czy to prawda, byśmy mówili i o PZPN-ie, bo zresztą było widać, jak, prawda, było to z Grześkiem Lato, przecież sam by sobie kompletnie nie poradził, no ale co z tego, jak później zdradził prezesa, zdradził piłkę, zdradził reformy i tak dalej. No to weźmie pan Grenia w razie czego? Znaczy, ja nie rozmawiałem jeszcze z panem prezesem na ten temat, nie ukrywam, że rozważam taką możliwość i myślę, że decyzja, jeśli zapadnie, to zapadnie bardzo szybko, być może jeszcze dzisiaj, ale chyba dzisiaj raczej nie, pewnie jutro, bo mamy w tej chwili Mistrzostwa Polski, prawda, U15, czyli turniej Michałowicza w Jarosławiu, organizujemy w Przemyślu i w Tuczępach i właśnie w tej chwili mamy już praktycznie finał, jutro o 3. miejsce zmierzą się 2 drużyny, to znaczy o 3. miejsce zagra Wrocław i Katowice. Natomiast u 1. miejsce Łódź i Warszawa. I dlatego potem praktycznie musimy to do końca dokończyć, żeby to świetnie poszło. Może to nie ma co się tak strasznie bić o ten PZPN, bo stan polskiej piłki, jaki jest, to pokazali polscy piłkarze niedawno w czasie Mistrzostw Europy. Może jednak trzeba tam gruntownie posprzątać, narażając się na sankcje FIFA i UEFA, czyli na zawieszenie polskich drużyn. To, o czym coraz głośniej się mówi, może to jest jedyna droga, którą trzeba przejść. Myślę, że panie redaktorze, że pan ma na pewno tutaj wiele racji, bo rzeczywiście jak ciągle nas wszyscy będą straszyć, że jeśli my, prawda, będziemy próbowali zmienić w taki czy w inny sposób, prawda, władze Polskiego Związku Piłki Nożnej, to nagle nie dopuszczą naszą reprezentację, prawda, do rozgrywek, ale to przecież dajmy już sobie spokój, tak jak pan mówi, pokazano, prawda, jakich mamy praktycznie, jakie mamy wyniki, jeśli chodzi, prawda, o piłkarstwo, za wszelką cenę było widać, że chcemy utrzymać, nie wiem, ten punkt remis, prawda, żeby mieć 2 punkty, bo potem, prawda, z tego tytułu pewno będą większe pieniądze i tak dalej. A nie chodzi rzeczywiście o dobro sportu. Tu nie chodzi, widzimy, że o szkolenie dzieci i młodzieży. Tu widzimy, jest tylko jedno, biznes się liczy dla tych panów i dlatego czas najwyższy, żeby poszli. Bo zresztą widać po tych samych płacach, kiedy 50 tysięcy euro zaraz na początku. Obniżyłby pan sobie pensję, tak? Ja myślę, że tak. Mnie stać jako przedsiębiorcy na to, także oczywiście nie obniżę. Prawdopodobnie bym to społecznie robił. Jak robię dotychczas, żadnych pieniędzy z związku nie biorę, ani z Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, ani z Okręgowego Związku Piłki Nożnej, gdzie jestem szefem. Także myślę, że tutaj na pewno, jeśli chodzi o płace, to ktoś musi przyjść, ktoś, kogo stać. Kogo stać po to, żeby być związkiem, w związku tak poważnym, no, federacji. Prezes Lato, zanim został prezesem PZPN-u, też chyba nie należał do osób ubogich, tak mi się wydaje. Nie wiem, co robił prezes. No, w piłkę grał. Lato, tak, w piłkę grał, tylko że to było bardzo dawno i myślę, że wtedy tak nie byli zawodnicy opłacani jak dzisiaj. Dzisiaj zdecydowanie jest to lepiej i na pewno na tym, prawda, nazwisku to mu było łatwiej zostać prezesem, ale jakie efekty widzimy, no już się kompromitują, ludzie powinni dawno dać sobie spokój, a jeszcze jak usłyszałem, że kandydatem ma być Kręcina, dlatego poważnie zacząłem rozważać tą moją decyzję, no i nie ukrywam, że prawdopodobnie ją rozważy w ciągu 2 dni. Czyli czekamy w takim razie na wiadomości. Rozumiem, specjalna konferencja prasowa w tej sprawie zostanie prawdopodobnie zwołana. No dobrze, to zostawmy wątek piłkarski już na marginesie. Zajmijmy się innymi sprawami. Będzie zgoda pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością i Solidarną Polską, o co apelował wczoraj bodajże ojciec Rydzyk, który ma w obu ugrupowaniach spory posłuch.
Wczorajsza pielgrzymka bardzo ważna, bo widzimy jubileuszowa, 20. pielgrzymka, prawda, przede wszystkim ona była w intencji obrony Telewizji Trwam, Radia Maryja, aby właśnie Telewizja Trwam utrzymała miejsce na multipleksie i to była bardzo ważna pielgrzymka, zresztą pozdrowienia, prawda, Benedykta XVI, Ojca Świętego właśnie do zgromadzonych. To jest bardzo ważne, że też, prawda, Ojciec Święty mówił o tym, że też się modlą, prawda, o Radio Maryja. Ja o telewizję trwam. Natomiast jeśli chodzi o to, prawda, to w szczególności o zgody, czy tam załóżmy, dogadajcie się, ja uważam, że tutaj w szczególności chodzi o to, że na pewno ojciec Tadeusz Rydzyk nie chciałby, żeby były jakiekolwiek ataki z jednej czy z drugiej strony na siebie i na pewno jemu na tym bardzo zależy, żeby jednak ta scena z prawej strony miała możliwość, była demokracja, żeby można było przede wszystkim wybrać, jeśli nie tą opcję, to tą opcję, tak aby nie było dominacji tylko jednej, prawda, czy jednego pana po prawej stronie i tylko to, co ja powiem, to jest najważniejsze, a wy, prawda, musicie słuchać, a jeśli nie, to was wyrzucimy, prawda, z ugrupowania. Dlatego uważam, że dogadajcie się, pewnie to chodziło o to, żebyśmy, prawda, nie skakali sobie do oczu, prawda, do ja gardła. Ja zacytuję, dobrze, to żeby nie było wątpliwości. Panie premierze, to do Jarosława Kaczyńskiego, alleluja i do przodu i dziękujemy na ręce ministra Zbigniewa Ziobro dla Solidarnej Polski, Bóg zapłać, też porządny człowiek, a życzę wam, żebyście się dogadali dla Polski, żeby nikt sobie nie dogadywał, tylko żebyście się dogadali dla Polski. Tak. No, to raczej zachęta do współpracy, a nie tylko do paktu, ani agresji. Tak jest. Tutaj ma pan redaktor zdecydowanie rację. To chodziło właśnie do współpracy i nie chodzi tu przede wszystkim o, prawda, o Prawo i Sprawiedliwość i nie chodzi tutaj, prawda, o Solidarną Polskę. Ojcowie Tadeuszowi Rydzykowi chodzi przede wszystkim o Polskę. Jemu chodzi o Polskę, o Polaków, tak abyśmy mogli się dogadywać, żeby wspólnie współpracować i żeby sobie na pewno nie atakować się i nie skakać, tak jak powiedziałem wcześniej, prawda, na pewno. I będziecie współpracować z PiS-em, czy to jest szereg warunków, w tym taki nie do spełnienia? Znaczy się tak, my współpracować na pewno chcemy i za wszelką cenę będziemy doprowadzać do tego, żeby ta współpraca była. Nie wiemy czasem, dlaczego jest ze strony PiS-u taki jakiś dziwny atak na nasze ugrupowanie. No wiem, że nam dość ciekawie to wszystko się rozwija, struktury w każdym mieście, w każdym powiecie, choćby na Podkarpaciu mnóstwo, prawda, powstało różnych komitetów, klubów, a w szczególności tu, jeśli chodzi o organizację, formację, to działa bardzo dobrze i rozwija się bardzo świetnie, dlatego nie rozumiemy po prostu dlaczego. A dogadać się zawsze będziemy dla Polski, prawda, ponad podziałami i to będziemy robić i czynić zawsze, będziemy skutecznie to robić. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli o jeszcze jednej bardzo ważnej sprawie dla naszego regionu. Przedstawiciele samorządów, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz parlamentarzyści wspólnie apelują do rządu o włączenie do zadań priorytetowych budowy drogi ekspresowej S19. Chcą też, aby w programie budowy drogi autostrad znalazła się budowa obwodnic dla Rzeszowa i Boguchwały. To przypomnijmy, część trasy S19. Jeżeli się nie uda, to gdzieś tą drogę zacznie się około 2030 roku budować. To może być bardzo zła wiadomość dla mieszkańców regionu. Rzeczywiście ta wiadomość jest, bym powiedział, bardziej jak zła. Ja mówię, że ona jest skandaliczna. Kiedy ją wycofano, to pocieszano nas, że po 2015 na pewno rozpoczniemy budować i tak dalej. To jest droga strategiczna, prawda? To jest droga, która łączy, miała Ateny z Helsinkami, Grecję z Finlandią. To właśnie te dwa państwa przez, prawda, Polskę, to był bardzo ważny odcinek. Dlatego, drodzy Państwo, powiem tak, no mówimy, otrąbiamy jakiś sukces, prawda, w sprawie Euro 2012, no to może Gdańsk czym się pochwalić, może Poznań, może i Wrocław, może jakoś w ostatniej chwili ta autostrada do Warszawy i tyle wszystkiego, ale myśmy mieli pokazać piękne Podkarpacie i ta S19 powinna być wybudowana już na Euro 2012, tak aby przynajmniej do granicy, prawda, ze Słowacją, żeby można było pokazać piękne Bieszczady, prawda, kibice przyjeżdżali przecież do Ukrainy, do Lwowa, tędy mnóstwo ich jechało i mogli zobaczyć rzeczywiście, że mamy też fajne warunki, drogi i tak dalej, czyli warto przyjechać na Podkarpacie i tak dalej. No oczywiście oni mówią, że fajni w Polsce, bo byli, prawda, w strefie kibica, tam, prawda, no w Poznaniu czy Warszawie i tak dalej. Ale panie pośle, ale żeby skutecznie lobbować na rzecz regionu, to trzeba stworzyć coś, co już w ubiegłych latach funkcjonowało, czyli taką grupę nacisku ponad wszelkimi podziałami
politycznymi. Z takiego pobieżnego oglądu czegoś takiego nie ma w parlamencie i w polityce w ogóle. To prawda, panie redaktorze, dlatego że ja pamiętam z pierwszej kadencji 2005-2007, kiedy byłem parlamentarzystą i myśmy się dogadywali, myśmy więcej tych środków ściągali poza budżetem na Podkarpacie. W pierwszym, prawda, na 2006 rok to było ponad 108 milionów, prawdopodobnie, jeśli się nie mylę, w tej kwocie na Podkarpacie dodatkowych poza budżetem, ale już na kolejne 2007 to poza budżetem było ponad 200 milionów złotych, czyli dogadywaliśmy się, bo tutaj, prawda, jak można powiedzieć, opozycja zgłaszała, prawda, pewne inwestycyjne działania, zadania i myśmy to realizowali. Myśmy to robili wspólnie, czyli dogadywaliśmy się z naszymi ministrami. To ale dlaczego w tej chwili, się teraz nie dogadujecie? Bo po prostu Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe tego nie chcą, prawda, bo nie mają nic tam do gadania posłowie z naszego regionu, jedynie tylko tyle, że, prawda, są tam, bo są, bo mają różne stanowiska i nie chcą ich stracić, dlatego nie chcą walczyć o Podkarpacie i twardo stawiać sprawy. Gdyby twardo postawili sprawy, na pewno byłyby efekty całkiem inne dla Podkarpacia i S-19 by była na pewno już daleko zaawansowana. A tak nie jest. Dziękuję bardzo. Mieczysław Golba, poseł Solidarnej Polski. Być może niebawem też prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zobaczymy.